Wacław Pintal, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Pytamy Wprost. Szanowni Państwo, dobiega końca kampania wyborcza do Parlamentu Rzeczypospolitej. Przed nami ostatnia już prezentacja. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Paweł Bartoszek. Witam Pana serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Pan Paweł nie jest osobą Państwu zapewne nieznaną. Przez 4 lata pełnił funkcję starosty tarnobrzeskiego w latach 2014-2018. Jest mieszkańcem Wrzaw, inżynierem transportu drogowego. Ukończył studia na Politechnice Radomskiej, studiował w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Co jeszcze można o panu powiedzieć? W ostatnich wyborach samorządowych do Rady Powiatu właśnie, bo jest pan radnym powiatu, tak, jestem. Już nie starostą, ale radnym powiatu. W ostatnich wyborach do Rady tego właśnie powiatu uzyskał pan najlepszy w historii wynik w historii w ogóle do wyborów rad powiatów. Najlepszy w historii wynik 1627 głosów. Wiem, że to powód do dumy, ale to stanowczo za mało, panie starosto, panie Pawle, żeby zostać parlamentarzystą. Co pan zamierza zrobić, jak pan zamierza zakończyć tę kampanię, aby pozyskać jeszcze więcej głosów wyborców z naszego regionu? Metoda na to jest chyba tylko jedna. To przede wszystkim rozmowy z ludźmi, ale też ciężka praca. Ciężka praca, bo tak starałem się przepracować ostatnie 4 lata i te 4 lata myślę, że zaowocowały, bo to rzeczywiście wiele podjętych inwestycji, wiele działań, które no to północ Podkarpacia troszeczkę podniosły do góry i chciałbym to robić dalej, mam nadzieję, że spotka się to z przychylnością. Nie powiedziałem jeszcze, że jest pan kandydatem do Sejmu Rzeczypospolitej z ramienia Koalicji Polskiej. W skład tej koalicji wchodzi Polskie Stronnictwo Ludowe oraz formacja Kukiz 15. Zajmuje pan na tej liście miejsce numer 5. Z tego, co pamiętam, jest to najwyższe miejsce spośród naszych regionalnych tutaj kandydatów na wszystkich listach. Czy to napawa pana większym optymizmem, czy nie ma to większego znaczenia? Trudno tu mówić o napawaniu optymizmem. Na pewno daje mi to potężnego kopa i mówię, daje mi ogromną chęć do pracy, bo start w wyborach parlamentarnych to nie jest, panie redaktorze, taka prosta sprawa. To nie jest tak, że wychodzi się z domu i pomyśli się rano, może bym wystartował do parlamentu i chciałbym tym parlamentarzystą zostać. To się nie odbywa w ten sposób. Trzeba mieć do tego jakieś konkretne podstawy. To ta chęć do pracy na pewno, ale też jakieś doświadczenie. Ja myślę, że ja to doświadczenie na chwilę obecną już posiadam. Posiadam i szkoda by było z niego nie skorzystać, więc dlatego też startuję i nie zastanawiałem się nad tym długo. Myślę, że tak jak nie będę tutaj oryginalny, powiedzieli moi przedmówcy, miasto Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski jest o wiele uboższy przez to, że tego parlamentarzysty nie ma i chciałbym nim zostać. A pańska partia, Polskie Stronnictwo Ludowe, postawiła na pana dlatego, że właśnie ma pan to doświadczenie samorządowe, czy też z przyczyny długoletniego już bycia członkiem tej partii? Nie, tutaj długoletnie przebywanie w strukturach partyjnych nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo są wśród struktur PSL-u działacze z kilkudziesięcioletnim stażem, którzy... Tak, bo pan jest osobą stosunkowo młodą, oczywiście, prawda? Ma pan 39 lat. Dokładnie. Którzy do parlamentu nie startują, a są osoby młode, które w strukturach tej partii są, bądź nawet są tylko sympatykami tej partii od kilku lat, no i są już parlamentarzystami poprzednich kadencji, bądź w tej chwili startują do Sejmu, także tutaj ilość lat w strukturach partii nie ma żadnego znaczenia. No, widzę, że pan oglądał nasze programy, więc wie pan doskonale, że pytam wszystkich moich rozmówców, kandydatów o 3 najważniejsze problemy, którymi zajęliby się tak naprawdę z sercem, gdyby udało im się uzyskać mandat parlamentarny. Jakie 3 problemy Tarnobrzega, czy regionu tarnobrzeskiego, powiatu tarnobrzeskiego byłyby dla pana takimi kluczowymi tematami? Kluczowymi tematami. Panie redaktorze, więc będę tutaj na początku może troszkę bardziej oryginalny. Ze względu na to, że
przez te 4 lata, kiedy byłem starostą, trafiłem akurat na taką koniunkturę polityczną w naszym regionie, gdzie tego parlamentarzysty nie mieliśmy. I proszę mi uwierzyć, że nie jest prosto zapukać do drzwi w Warszawie jednego czy drugiego ministerstwa i tego poparcia lokalnego posła, bo tak to trzeba w cudzysłowie, tak trzeba go w cudzysłowie nazwać, nie mieć. I myślę, że najważniejszą sprawą, pierwszą priorytetową sprawą jest bycie łącznikiem między Warszawą, a właśnie miastem Tarnobrzeg, powiatem tarnobrzeskim, powiatami sąsiednimi, bo to jest sprawa najważniejsza. Tak jak powiedziałem, siedząc tu i dowiadując się o niektórych perspektywach z któryś rąk, mamy już utrudnione pole do działania. A będąc człowiekiem, który siedzi tam w Warszawie i ma informacje z pierwszych rąk, przekazać ją włodarzom miast, gmin tutaj na terenie naszego powiatu czy miasta, to bardzo ważna sprawa. I po pierwsze, chcę być łącznikiem i otwierać te drzwi w Warszawie. Druga sprawa to oczywiście tematy inwestycyjne. Tylko z tematami inwestycyjnymi to też nie jest tak prosto, bo słyszę tutaj różne inwestycje, które zostają wymieniane wręcz wprost, taka czy inna inwestycja, którą chciałbym zrealizować. Praca parlamentarzysty nie polega na tym. To nie jest podejmowanie decyzji na temat budowy konkretnego przedszkola, szkoły, drogi. Kilku kilometrów drogi. To nie wygląda tak. To danie możliwościom i wsłuchiwanie się w głos swoich wyborców, bo tak jak napisałem na swoich banerach wyborczych, Podkarpacie, miasto Tarnobrzeg ma ogromny potencjał i ten potencjał jest bez dwóch zdań niewykorzystany. Musimy wsłuchać się w głos ludzi, którzy chcą tu pracować, chcą tu inwestować, w głos firm, które chcą otwierać tu swoją działalność, chcą rozbudowywać nasze tereny inwestycyjne. I musimy im dać narzędzia do pracy. I takie narzędzia ja chcę im dawać. To na pewno, jeśli chodzi już o konkretne inwestycje, i tutaj nie da się być oryginalnym, bo wszyscy wymieniają tutaj między innymi drogę S74. Tak, to jest najważniejsza i najpotężniejsza inwestycja drogowa, która budowa takiej drogi nigdy na terenie północnego Podkarpacia nie miała miejsca, bo nigdy takiej drogi tutaj nie budowaliśmy. Ta inwestycja najprawdopodobniej w ciągu kilku, może 7, 8, maksymalnie 10 lat powinna być gotowa. Przepraszam, przypomnijmy tylko, że mówimy o drodze Kielce-Nisko. Tak. To jest nasze, to byłoby nasze okno na świat. Droga tak. Szybkiego ruchu, czteropasmowa. Oczywiście i chciałem użyć właśnie tego określenia. To jest okno na świat dla powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzega, również Sandomierza. I bez dwóch zdań ta inwestycja musi być zrealizowana jak najszybciej. Nikt o tym nie mówi, bo to, że ona jest zaplanowana, to wszyscy o tym wiemy. To, że chcemy między innymi połączyć się drogą obwodową z tą drogą szybkiego ruchu, to też wszyscy wiemy. Tylko tu nie trzeba trzymać rąk w kieszeniach, tu nie trzeba na ten temat dyskutować. Trzeba wziąć się do pracy i tą inwestycję zrealizować jak najszybciej. I ja chcę to zrobić. Chcę lobbować za tym, żeby ta inwestycja, żeby nie czekać na nią lat 15, 12, nawet 10, tylko chciałbym, żeby ta inwestycja w ciągu kilku najbliższych lat została zrealizowana. I będę się starał to robić. Jeśli oczywiście będę miał taką możliwość. No to drugi problem, a? Drugi problem. A trzeci? To znaczy tak, pierwszy to ten łącznik, tak, drugi to droga, oczywiście. Trzeci. Teraz trzecia sprawa. Trzecia sprawa to ściągnięcie tutaj jeszcze przynajmniej jednego potężnego przedsiębiorcy. Chciałbym, żeby to wyglądało tak i myślę, że ma to ogromną szansę powodzenia. Rzeszów, Jasionka jest kojarzona, Mielec częściowo jest kojarzona jako i nazywany jest Doliną Lotniczą. Ja chciałbym, żeby ten nasz region, czyli Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Gorzyce, Nowa Dęba, Mielec był, jest kojarzony z Doliną Motoryzacyjną, bo jest z nią ściśle związany i chciałbym, żeby w tym kierunku szedł nadal. To potężne firmy, które tutaj już działają w tej chwili. To Pilkington Automotive, to Federal Mogul Gorzyce, to Superior Industrial Production ze Stalowej Wory firma Felgowa, to Alumetal, Alutek. To naprawdę potężne firmy z branży metalowej i motoryzacyjnej. Musimy ulokować tu przynajmniej jeszcze jednego takiego przedsiębiorcę, dającego
kilka tysięcy miejsc pracy właśnie z branży motoryzacyjnej. Jestem pewny, że jest to możliwe i będziemy dążyć do tego, żeby tak było. Panie starosto, mówi pan, że bez posła wiele rzeczy bardzo trudno jest w Warszawie załatwić, ale jako włodarzowi powiatu, któremu podlega m.in. szpital powiatowy w Nowej Dębie, udało się panu pozyskać środki na, i to niemałe, 8 milionów złotych, na rozbudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii bodajże, który niedawno został otwarty, ale przecież nie został wybudowany w rok. Więc jednak da się. Ale w ogóle chciałbym poruszyć temat szpitali. Wśród spraw, których nie udało się obecnemu rządowi, sporo się udało pewnie, może ktoś mieć inne zdanie, ale w parę spraw udało się jakby załatwić rządzącej formacji obecnie. Ale niewątpliwie nie może się ona pochwalić rozwiązaniem problemów służby zdrowia. Zadłużenie szpitali w ciągu 4 lat wzrosło niebotycznie. Kolejki zamiast się skracać, wydłużyły kolejki do specjalistów. Leki, które miały być dostępne, wywożone są za granicę w atmosferze skandalicznej jakiejś mafijnej organizacji. Jak do tego problemu się odnieść? Panie redaktorze, tutaj słusznie pan powiedział, służba zdrowia jest piętą achillesową wszystkich rządów, które ja pamiętam, bo polityką interesuję się już bardzo długo, nawet nie działając w tej lokalnej polityce, już się nią interesowałem jako kilkunastoletni chłopiec. I wygląda to tak. Te wszystkie, ja to powiedziałem już na konferencjach prasowych wcześniej, wszystkie szpitale w naszym regionie i w całej Polsce, te małe szpitale, szpitale powiatowe, tak jak szpital w Nowej Dębie, w Sandomierzu, Stalowej Woli, nawet szpital wojewódzki w Tarnobrzegu, który nie jest placówką jakąś ogromną, borykają się z pewnego stopnia zadłużeniem w różnej wielkości i oczywiście z brakiem personelu. I teraz tak, w latach jest na to jedna metoda, jeden pomysł. Trzeba przede wszystkim systemowo te szpitale oddłużyć. Takie oddłużenie miało już miejsce za rządów SLD i PSL-u i ono pomogło. Na chwilę obecną nie ma innego wyjścia. Z tym zadłużeniem te szpitale i samorządy, które prowadzą te szpitale, nie są sobie w stanie poradzić. Nie są, bo tak jak mówię, jako starosta tarnobrzeski borykaliśmy się z problemami szpitala w Nowej Dębie i tu nawet nie chodziło o zadłużenie. Tu chodziło o doinwestowanie tego szpitala. I takie samorządy jak powiat tarnobrzeski czy podobne nie mają szans konkurować, ja to nazywam, z przedsiębiorstwami medycznymi, z prywatnymi szpitalami między innymi, które dysponują pieniędzmi i są w stanie naprawdę te szpitale małe, powiatowe, no, z tej konkurencji wręcz usunąć. Dlatego oddłużamy te szpitale i zaczynamy mądrze w te szpitale inwestować. Tutaj temat lekarzy, których brakuje. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby ze względu na brak lekarzy czy pielęgniarek zostały zamykane oddziały. Nie może tak być, bo mieliśmy takie przypadki, między innymi w Nowej Dębie, dotyczące oddziału dziecięcego. Był problem z lekarzami na tym oddziale i był taki moment, kiedy ten oddział mógł zostać zamknięty dzięki przychylności między innymi właśnie personelu medycznego. Ten oddział przetrwał i na chwilę obecną funkcjonuje, ale tak jak mówię, nie można do tego dopuszczać. Więc przede wszystkim oddłużenie tych szpitali i inwestowanie. A co z tą siecią szpitali zrobić, która w ogóle się nie sprawdziła kompletnie? To właśnie. Panie redaktorze, nie, tak jak mówię, ten rynek usług medycznych w Polsce jest ciekawy. On funkcjonuje troszkę inaczej, jak między innymi na zachodzie Europy. Tutaj jesteśmy tak w takim momencie, kiedy, tak jak mówię, powstaje wiele prywatnych szpitali, które naprawdę, no, z którymi ciężko jest konkurować w ten sposób. Więc trzeba tutaj potężnych zmian. No, dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Czas naszego programu dobiega końca. Gdyby pan zechciał się zwrócić do naszych telewidzów z jakimś apelem, bardzo proszę. Szanowni państwo, proszę o państwa głos w wyborach. Jestem człowiekiem, który chce ciężko pracować i otwierać drzwi dla województwa podkarpackiego, miasta Tarnobrzega i całego naszego regionu. Dziękuję państwu i proszę państwa głos w wyborach.
W następnych wydaniach wrócimy już do rozmów o, nie o polityce, wrócimy do rozmów o życiu, o innych tematach. Dziękuję Państwu. Moim gościem i Państwa był Paweł Bartoszek. Do widzenia.